Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj w zasadzie dalszy ciąg rozważania tego 16 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie czytałem ostatnio o tym, że właśnie Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie. I rozmawialiśmy o tym, czy ja mówiłem do was, co to ma oznaczać. Natomiast dalej od 13 wersetu jest jeszcze jedna bardzo ważna myśl. Myśl, która też jest różnie rozważana przez chrześcijan, a myślę, że warta właśnie omówienia w kontekście służby Ducha Świętego. Jest powiedziane, że gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, czyli zwróćcie uwagę, że jest pokazane, że Duch Święty jest Duchem Prawdy, czyli jest tym, który wprowadza nas właśnie w prawdę, który mówi prawdę, który dąży do prawdy w nas przez swoją służbę. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli zwróćcie uwagę, po pierwsze połączenie, bardzo ciekawe, to znaczy prawda uwielbia Jezusa. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Jeśli ktoś nie uwielbia Jezusa, to najwyraźniej Duch Prawdy go nie wprowadził wszelką prawdę, bo On wprowadza i wtedy uwielbia mnie, czyli Jezusa, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc trochę, no, tu jest taki dalszy ciąg tego, o czym żeśmy rozmawiali wcześniej, to znaczy, że Duch Święty przekonuje do Jezusa i Duch Święty również prowadzi uczniów we wszelką prawdę, czyli to nie jest tylko to, że On przekonuje ludzi do tego, żeby się nawrócili, ale również Duch Święty właśnie jest tym, który prowadzi nas w prawdzie, który sprawia, że nasze życie może być prowadzone w prawdzie. Myślę sobie, że są różne sytuacje w naszym życiu, kiedy możemy się zastanawiać nad tym, czy faktycznie żyjemy w prawdzie, czy trzymamy się prawdy. I oczywiście zaraz dojdę do tematu prowadzenia w prawdę przez Pismo Święte, ale myślę sobie, że ostatecznie nasza nadzieja jest właśnie w tym, że Bóg jest przy nas, że nam nie pozwoli odejść, że o ile my jakby ze swojej strony trzymamy się tak, jak powinniśmy, Bożego Słowa, trzymamy się społeczności, trzymamy się modlitwy, no to On po prostu jest tym, który faktycznie sprawi, że będziemy uwielbiać Jezusa, nie mówi sam od siebie, jest Duchem Prawdy i tłumaczy i oznajmia to, co jest dla nas ważne. Natomiast drugi ważny chyba aspekt tego wprowadzania we wszelką prawdę, no bardzo często ten fragment się właśnie odnosi jako taką obietnicę, że Duch Święty po prostu poprowadzi apostołów czy uczniów apostolskich w tym, żebyśmy my jako kolejne pokolenia mieli faktycznie natchniony tekst, mieli tekst, który nas będzie prowadził do prawdy, na którym się będziemy mogli oprzeć, który rzeczywiście jest wiarygodny, który nie jest gdzieś, można powiedzieć, przez historię zniekształcony, a jeśli są jakieś tam błędy, no to nie są to błędy w tym sensie, że one jakoś nas prowadzają w błąd, no tylko są to jakieś tam, powiedzmy, kilka, nie wiem, wariacji tekstowych, które się trochę różnią, ale tak naprawdę nie różnią się w żadnym sensie, jeśli chodzi o doktrynę, czy jeśli chodzi o kwestie podstawowe, które mamy znać, aby wierzyć i aby być w prawdzie. I powiem szczerze, że no, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej właściwe. To znaczy ten Duch Święty, jeśli On rzeczywiście jest Duchem w prawdy, a w to wierzymy i wprowadzi nas w wszelką prawdę, no to oznacza, że właśnie kształtowanie się kanonu Nowego Testamentu jak najbardziej wpisuje się w tą Jego działalność, wpisuje się w to, żeby nam dostarczyć te właściwe fundamenty dla naszego życia, dla jedności Kościoła, dla, można powiedzieć, zdrowia duchowego, no dla wszystkiego, dlatego żebyśmy faktycznie mogli postępować w uświęceniu i żebyśmy byli zbawieni w zgodzie z Ewangelią. A więc jak najbardziej myślę sobie, że to jest właściwy fragment. Natomiast, i tutaj chciałbym taką pewną, że tak powiem, takie żółte światło, żeby się niektórym wyświetliło, to nie oznacza, że po prostu zawsze i wszędzie jesteśmy w prawdzie. No i myślę sobie, że niestety czasami niektórzy chrześcijanie tak to rozumieją. Ja się nawróciłem, ja mam Ducha Świętego, ja tutaj stoję w prawdzie. No nie jest to wszystko takie proste. Myślę, że właśnie na odwrót, raczej trzeba to zacząć w ten sposób, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy zepsuci, ale mamy Ducha Świętego i dzięki Niemu jest nadzieja, jest to poczucie ufności, że faktycznie możemy żyć w prawdzie.
Natomiast nie należy tego nadużywać i wykorzystywać w taki sposób, że po prostu niezależnie od tego, jak żyję, niezależnie od tego, nie wiem, jak się rozwijam, czy się rozwijam, czy się nie rozwijam, ja po prostu jestem w prawdzie, bo ja tu się nawróciłem. Myślę sobie, że to jest nadinterpretacja, czy nadużycie tego fragmentu. To fragment, tak jak powiedziałem, raczej nas powinien gdzieś prowadzić do wdzięczności, do oddania i do radości, że trwanie w prawdzie jest możliwe, ale właśnie myślę, że nie powinno być takim wykorzystywane jako taki fałszywa zachęta, czy zachęta do fałszywego poczucia bezpieczeństwa we własnej jakiejś byle jakości, czy we własnej takiej, można powiedzieć, we własnym zamknięciu na rozwój. O tak bym to powiedział. Tu Święty nas prowadza wszelką prawdę. Powinniśmy dlatego czytać, dlatego się modlić i cieszyć, że faktycznie On jest obecny, że On nas strzeże. I tak naprawdę myślę, że najlepszym testem na to, czy jesteśmy w prawdzie, jest właśnie ta końcówka. Duch Święty uwielbia Syna, uwielbia Jezusa Chrystusa. Jeśli uwielbiasz Jezusa Chrystusa, to jesteś w bezpiecznym miejscu. No a jeśli nie, no to chyba trzeba trochę rzeczywiście głębiej zainwestować w swoje życie i faktycznie z tym Duchem Świętym, ze Słowem, bliżej się zaznajomić, przemyśleć pewne rzeczy, przeorganizować. Niech tak się faktycznie dzieje w naszym życiu, niech nasze życie będzie poddane Duchowi i niech będzie uwielbieniem dla Syna posłanego przez Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to, że to jest możliwe. Dawaj nam odwagę, dawaj nam ufność, dawaj nam wiarę, aby tak faktycznie się w naszym życiu działo. I bądź tym, Panie, uwielbiony. Z Bogiem, do zobaczenia.